Szukanie sal, odbiór indeksów, poznawanie wykładowców, a może integracja, czyli czym zajmują się studenci w pierwszych dniach nowego roku akademickiego. Już dostałem ochrzan, że nie przyszedłem w czwartek po indeks. No ja w piątek. I tak. Ale już się wszystko załatwiło, także tak, zaczynamy. Trudne początki? No na razie to nas przeraził tylko USOS trochę, ten cały system, ale tak to jest dobrze. A integrujecie się już z grupą? Znacie się już? Nie, nie znam jeszcze nikogo. To powiedzcie jeszcze, jakie kierunki i dlaczego wybraliście? Bezpieczeństwo narodowe. No to jest ciekawy kierunek, wydaje mi się, i takie interesujące rzeczy, coś innego. Ja wybrałem doradztwo polityczne i publiczne, bo myślę, że na wiejskiej można najlepsze pieniądze zarobić za nic nie robienie. Czy to jeszcze ostatnie poprawki, że garnitur? Nie, ja się wybieram na inaugurację Wydziału Prawa po prostu. Pierwszy rok? Drugi rok. Oczywiście, pełni energii. Ja już osobiście tak tęskniłem za studiami, już marzę tylko o tym, żeby zacząć zajęcia. Raczej myśli o sesji już, chociaż nie, no tam też pewnie się wybierzemy na Mariacką, coś, jakieś takie tematy integracyjne bardziej też pewnie się wydarzą. Myślicie, jak to będzie? Zawsze duża zmiana po liceum? Zawsze jest stres, bo to są nowi ludzie i nowe doświadczenia. A poznałaś już kogoś? Nie. Dziewczyna nieuprzejmie zwróciła mi uwagę, że kopię ją w plecy. Taka nowa. Czyli ciężkie początki. Nie, no zobaczymy, no to jest pierwszy dzień, no na pewno wszystko się jeszcze zmieni. A sesji się już boicie? Nie. Nie, jeszcze nie myślimy o tym. Już trzeci. Czyli licencjat w tym roku, a jaki kierunek i stresujesz się pisaniem licencjatu? No kierunek praca socjalna, no jeszcze się nie stresuję, jeszcze nie zacząłem, ale będziemy się martwić za jakiś czas. A wszystko zdane, żadnych poprawek już nie ma? No musiałem wziąć jeden warunek niestety, ale no jakoś to ogarniemy, myślę. A po wakacjach pełni energii, czy będziecie się integrować dalej z grupą? Ja biorę rok dziekańskiego urlopu, bo 5 lat studiów to na razie wystarczy, więc integrować się będę za rok pewnie z nową grupą. No to powodzenia Wam życzymy i miłego studiowania dalej. Dzięki. A Tobie odpoczynku. Dziękuję bardzo. Powinniśmy zaczynać drugi, ale jednak nie wyszło, więc powiedzmy, że jesteśmy czysto teoretycznie na drugim. Czyli jeszcze jakieś ostatnie poprawki będą, czy...? Poprawek już nie ma, teraz już tylko możemy płacić. Pierwszy rok? Tak, pierwszy. Widzę, że odebrany indeks, pierwszy rok. Tak, ale niestety nie udało mi się odebrać legitymacji studenckiej. A powiedz, jaki kierunek? Doradztwo polityczne i publiczne. Dlaczego wybrałeś taki? Znaczy, szczerze, to może trochę śmiesznie zabrnąć, bo fajnie brzmiało, bo ja w ogóle miałem się nie wybierać na studia i kiedy już no, stwierdziłem, że jednak się wybieram, to był po terminie zapisu na wszystkie możliwe inne uczelnie. Tak, no i tak po prostu sprawdziłem, jakie są wolne kierunki. Stwierdziłem, że może to być ciekawy kierunek i poszedłem. A czego się spodziewasz po liceum? Jakieś zmiany? Na pewno będzie troszeczkę więcej odpowiedzialności, bo zauważyłem, że w liceum wszystko było tak podtykane pod nos, a tutaj trzeba jednak coś wykazać od siebie i pójść, załatwić i tak dalej. Który rok studiów? Trzeci. No to licencjat w tym. Licencjat, tak. Przygotowana już temat, wiesz wszystko. Kompletnie nie, jutro mam pierwsze seminaria, ale jeszcze nie mam kompletnie pomysłu na nic. A pełna energii po wakacjach? Powiedzmy. Czy już integracja z grupą była, czy będzie? Nie, jeszcze nie. Dopiero pójdziemy po indeksy, a potem na jakąś już integrację. Raz tu jesteśmy, wszystko się okaże. No, nawet nie wiem, jak to wygląda. No to życzymy powodzenia. Dzięki. Pierwszy rok do pierwszy. A jakie kierunki? Dlaczego? Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, ponieważ myślę, że jest to taki... W dzisiejszych czasach. Tak, w dzisiejszych czasach jest to kierunek na topie, także myślę, że był to dobry wybór. No ja wybrałem historię, interesuję się historią w sumie od bajtla, także poszedłem za powołaniem, tak to ujmę. I co, czego się spodziewacie na studiach? Ojej. Fajnej zabawy, trudnych egzaminów? Dużo nauki. To na pewno będzie troszkę nudno. Jak już siedziałem w tej auli i widziałem, jak oni tak gadali, to tak troszkę mi się przysypiało. Ale nie, myślę, że będzie fajnie, jest to zupełnie nowa przygoda. Czeka nas zupełnie coś nowego, imprezy, nowi ludzie. Ja jestem zadowolony. W dzisiejszych czasach jeszcze studia potrzebne, uważacie? Wydaje mi się, że są potrzebne. Ale oczywiście studia, a nie tak, bo w dzisiejszych czasach już każdy może iść na studia i w sumie ten tytuł praktycznie nic nie daje, ale ludzie, którzy naprawdę chcą się uczyć, myślę, że to jest fajna sprawa.